tym odcinku opowiemy sobie, jakie jest zastosowanie rachunku całkowego właśnie do liczenia prędkości i położenia. Metodą całkowania przyspieszenia będziemy mogli uzyskać informacje o tych wielkościach fizycznych. Jak już wcześniej kiedyś mówiłam, wtedy kiedy chcemy rozwiązać konkretne zagadnienie z kinematyki czy z dynamiki, to w zasadzie najpierw wiemy, jakie jest przyspieszenie, czyli na użytek tego, żeby wyznaczyć końcowe położenie ciała, to bardziej przyda się całkowanie aniżeli liczenie pochodnych. Co to jest całka funkcji wektorowej? Przypomnijmy sobie jeszcze. Otóż tym razem załóżmy, że argumentem jest czas. Całka funkcji wektorowej to jest oznaczona w przedziale od T1 do T2 z tej funkcji wektorowej. To jest funkcja, która jest, jeśli f od t jest pochodną funkcji pewnej f od duże t, to wtedy całka z tej funkcji, która jest pochodną, jest równa wartości funkcji w argumencie T2 minus wartość funkcji dla argumentu T1. Czyli jak my to liczymy konkretnie? Jeśli mamy pewną funkcję f od t dt i policzymy jej całkę oznaczoną, to przyjęto taki zapis, że ta całka jest równa tej funkcji, której pochodną jest funkcja podcałkowa f od t, i piszemy z boku kreseczkę pionową, na dole piszemy chwilę T1 i chwilę T2. I teraz, żeby policzyć taki, żeby to, czy co oznacza taki zapis oznacza, że za T w równaniu na F od T podstawiamy T2 najpierw, a następnie T1 i od tej funkcji wektorowej f od T2 odejmujemy f od T1. Jak będziemy liczyć w kolejne przykłady, to się stanie jaśniejsze, bo na razie jest to bardzo ogólne i w związku z tym trudno jest się połapać, o co chodzi. Ale mam nadzieję, że w miarę jak będziemy sobie rozwiązywać kolejne przykłady, to stanie się to jasne. A więc załóżmy, że mamy przyspieszenie i chcemy policzyć wektor prędkości. Korzystając z tej definicji, o której powiedzieliśmy sobie przed chwilą, wektor prędkości będziemy mogli policzyć w dowolnej chwili t, jeśli znamy wektor prędkości w chwili t1 i jeśli znamy przyspieszenie w każdej chwili od chwili początkowej t1 do chwili końcowej, która jest końcową chwilą, w której analizujemy ruch, i całka z przyspieszenia od T' po DT'. T' to jest dowolna chwila czasu w przedziale od T1 do T. Dlaczego tak możemy napisać? No bo przyspieszenie to jest pochodna V od T. I analogicznie możemy policzyć, mając wektor prędkości, wektor położenia. A więc, jeśli znamy położenie cząstki w chwili początkowej, wektor położenia r od T1, oraz wiemy, jak wygląda wektor prędkości w dowolnej chwili T' w zakresie od T1 do T, to możemy policzyć sobie wektor położenia w chwili końcowej w ten sposób, że to jest wektor położenia w chwili początkowej plus całka od T1 do T z V od T' po DT'. Dlaczego? No bo po prostu wektor prędkości to jest pochodna wektora położenia. No i znowu, żeby było jasne, to rozważmy przykład. Czyli analizujemy przykład ruch ze stałym przyspieszeniem. Już wcześniej w tych poprzednich odcinkach na ten temat mówiliśmy, jak wyglądają równania ruchu dla stałego przyspieszenia i w związku z tym łatwo nam będzie tutaj odnieść się do tego, co otrzymamy drogą całkowania. Czyli jak mamy stałe przyspieszenie, to znaczy, że przyspieszenie nie zależy od czasu. To znaczy, że jeśli chcemy policzyć wektor prędkości w dowolnej chwili, to liczymy go korzystając z tego wzoru, że jest to prędkość, wektor prędkości w chwili początkowej. Ja przyjęłam tutaj, że chwila początkowa to jest T0 i to T0 jest równe 0, czyli to jest wektor prędkości w chwili początkowej V0 plus całka od 0 do T z A, które jest stałym wektorem, po DT'. No ponieważ to jest stały wektor, to mogę wyciągnąć przed całkę i otrzymam, przepraszam bardzo,
brakuje tutaj jednej literki, to zaraz powiem. Czyli po prawej stronie równania V0 przepisuję i zostaje całka od T równego 0 do T z A dt prim. A wyciągam przed całkę, zostaje A, no i jeszcze całka z dt prim, to jest po prostu T prim. I to T prim mam policzyć od 0 do T, czyli w tym równaniu brakuje tutaj T prim. I dalej. Jak policzę to, przenoszę na drugą stronę, to znaczy kontynuuję obliczenia, V0 przepisuję i teraz muszę A pomnożyć przez T prim, jak powiedziałam wcześniej, tu brakuje T prim, muszę pomnożyć przez T prim w granicach od 0 do T, czyli w granicy górnej T minus to, co w granicy dolnej 0, czyli T minus 0, a więc otrzymam równanie V0 plus A razy T. To jest równanie, które dobrze znamy, na przykład dla rzutu pionowego V w kierunku osi Y, to było V0Y minus GT, bo zwrot był przeciwny wektora przyspieszenia do przyjętego układu współrzędnych. I teraz widzimy, że jest to równanie, które dobrze znamy. Zależność V od T jest funkcją liniową, bo A jest stałe. Dalej. Przy założeniu, że taki jest wektor prędkości, policzmy sobie teraz wektor położenia. Załóżmy, że w chwili początkowej wektor położenia wyraża się poprzez R0. No i piszemy sobie równanie, które wcześniej definiowało wektor położenia. To jest wektor położenia w chwili początkowej plus całka oznaczona od t równego 0 do t z prędkości w chwili t prim po dt prim. Prędkość w chwili t prim podstawiam tę prędkość, czyli V0 plus A T prim, DT prim. No i muszę to policzyć. Przepisuję R0. Dalej korzystam z tego, o czym mówiliśmy na jednym z poprzednich odcinków, że całka z sumy dwóch wyrażeń jest równa sumie całek. Czyli całka z V0 plus A T prim, DT prim to będzie całka z A T prim, DT prim plus całka z V0 dt prim, czyli to plus to. I teraz liczę te dwie całki. R0 przepisuję. Przepisałam R0 i teraz dalej. V0 to jest wektor prędkości, który zmienia się. V0, przepraszam, to jest stała wartość, wektor prędkości początkowej, czyli wyciągam przed całkę i zostaje całka z dt prim. Całka z dt prim to jest t prim, czyli przepisuję V0 razy T' w granicach od 0 do T. Plus, znowu wektor przyspieszenia to jest ruch jednostajnie przyspieszony, czyli A jest stałe, A wyciągam przed całkę, zostaje całka z T' dt'. Czyli całka z T' dt' to jest całka, która jest równa T' kwadrat przez 2. I podstawiam teraz, piszę z boku właśnie te granice od 0 do t. No i podstawiam granicę górną i granicę dolną w jednej i w drugiej całce. W pierwszej całce t prim w chwili t to jest t, t prim w chwili 0 jest 0, czyli v0 razy t minus 0 plus a razy t prim do kwadratu, za t prim podstawiam t, to jest t kwadrat, a potem podstawiam 0. No to jest a t kwadrat przez 2 i otrzymujemy równanie, które jest obowiązujące dla ruchu ze stałym przyspieszeniem w przestrzeni trójwymiarowej, bo tu jest wektor, który jest w przestrzeni trójwymiarowej określony. To samo będzie oczywiście dla ruchu jednowymiarowego. Zwracamy uwagę, że położenie jest funkcją kwadratową czasu. A więc teraz sprawdźmy, czy prawdą jest to, że całka ma interpretację geometryczną taką, że to jest powierzchnia pod wykresem funkcji. Czyli załóżmy sobie, że mamy właśnie ruch jednowymiarowy teraz, a nie w trzech wymiarach, żeby było łatwiej. I wektor przyspieszenia to będzie tylko na jednym kierunku, czyli przyspieszenie od czasu się nie zmienia, bo jest ruch jednostajnie zmienny ze stałym przyspieszeniem. Jak wygląda nasze V? Analogicznie jak poprzednio, więc możemy tylko przepisać, unikając tych strzałek na górze przy V, V od 0 i
A, prawda? I otrzymujemy zależność na V od T, która wyraża się tak jak poprzednio. V w chwili początkowej plus AT1. A teraz, jeżeli sobie policzymy, jakie jest pole pod tym wykresem, to widzimy, że pole pod wykresem to jest T1 razy A. Czyli to jest prędkość po czasie od 0 do T1. Jeśli dodamy do tego prędkość początkową, to otrzymamy dokładnie to, co tutaj. Czyli całka z przyspieszenia to jest na wykresie A od T, to jest po prostu pole pod wykresem i to pole pod wykresem to jest wektor, to jest prędkość. Dalej, jeśli wiemy już, że prędkość wyraża się takim wzorem, że to jest V od 0 plus AT1, to zobaczmy, jak będzie wyglądać w tym przypadku całka z wykresu V od T. A więc, powtarzając procedurę tak jak poprzednio, policzymy sobie całkę, a teraz, a oprócz tego policzymy sobie pole pod wykresem. A więc wykresem tej funkcji jest funkcja liniowa, która dla T równego 0 ma wartość równą V od 0, czyli prędkość początkową. A więc to jest linia prosta, która zaczyna się dla T równego 0 w punkcie Y o współrzędnej V od 0 i kończy się dla czasu T1 jakąś wartością V od T1. Jeśli policzymy sobie całki tak samo jak liczyliśmy poprzednio, to otrzymamy równanie, które wygląda tak jak tutaj to zostało zapisane. Nie będę tego powtarzała, bo to jest dokładnie to samo, co było poprzednio. Różnica tylko polega na tym, że właśnie pozbywamy się tych strzałek, reszta jest bez zmian, całki liczymy analogicznie. Jedna rzecz, którą się różni to równanie od poprzedniego równania, to jest to, że za A podstawiłam V od T minus, za AT1 podstawiłam V od T minus V0, korzystając z tego równania, prawda? AT1 to jest V od T minus V0, po to, żeby łatwiej pokazać, że powierzchnia pod tym wykresem to będzie właśnie dokładnie to, co tutaj jest w ostatniej linijce, czyli położenie cząstki. A więc skupmy się teraz na powierzchni, czyli mamy wykres taki jak na tym rysunku i widzimy, że to jest pole trapezu. A możemy też podzielić to pole trapezu na pole prostokąta plus pole trójkąta. Pole prostokąta to jest T1 razy V0. I to oznaczymy sobie jako S1, a jako S2 oznaczymy sobie pole trójkąta, czyli S1 to jest V od 0 razy T1, to jest ta powierzchnia, a S2 to jest V od T minus V0, podstawa trójkąta, razy wysokość, razy T1 i dzielone przez 2. No i jak chcemy policzyć pole całej figury, to musimy dodać te dwa pola, czyli do S1 dodajemy S2 i otrzymujemy równanie, które jest takim samym równaniem jak równanie, które otrzymaliśmy przed chwilą całkując. A więc rzeczywiście interpretacja taka, że pole pod wykresem funkcji to jest całka z tej funkcji, jest prawdziwe, przynajmniej dla tego przypadku, który tutaj przeanalizowaliśmy. Tak jest zawsze, ale oczywiście żadnych tutaj dowodów nie przedstawiamy. To jest tylko przykład, argument za. Dziękuję bardzo za uwagę.